Ustawa degradacyjna poróżniła Polaków. Jedni uważają, że komunistyczni oficerowie powinni pozostać generałami, nawet jeśli służyli we WRON, a inni uważają, że właśnie ta degradacja jest sprawiedliwością, na którą tyle czekaliśmy. Proszę państwa, ważni goście i ważny temat, koniecznie to zobaczcie. Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Jan Rulewski, senator Platformy Obywatelskiej. Klubu parlamentarnego. Klubu parlamentarnego. Proszę państwa, dwaj senatorzy, senatorowie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ludzie, którzy zapisali się w historii, no i pan senator Rulewski, który, przypomnijmy, za chwileczkę są obchody i rocznica prowokacji bydgoskiej. To pan, zobaczmy to zdjęcie, stanął wtedy w prawdzie, stanął naprzeciwko policji, stanął naprzeciwko SB-kom. To zdjęcie oczywiście państwo muszą zobaczyć. Nie, to jest to nieestetyczne, przepraszam. Jest ono niestetyczne. Ale to robił Ubek. I tak, i zobaczmy jeszcze przez chwilę, jak to wyglądało wtedy w Bydgoszczy. Zobaczmy ten film, jak to wyglądało wtedy w Bydgoszczy. Dobrze, zaraz z tym panowie i panie, przepraszam, nie zauważyłem, proszę o opuszczenie sali obrad. Niech przyjdą kobiety do środka, kobiety do środka. Siedem lat temu to się wydarzyło w Bydgoszczy, za chwilę rocznica, i pan chce, żeby generał Jaruzelski, który pokaże to zdjęcie, między innymi doprowadził do takiej sytuacji, doprowadził do stanu wojennego, do rozbicia Polaków, pan chce, żeby on nadal nosił epolety generalskie. To prawda, że nie chcę. No ale walczyłem, zupełnie inaczej. Obalałem, tak. Ale chcę wyleczyć chorych na porewolucyjną gorączkę. Chcę również, aby nasza rewolucja, rewolucja pokojowa, miała charakter godny. Godny nie tylko wobec nas samych, ale wobec nie tylko przeciwników, wrogów, bo dla nas generał Jaruzelski był wrogiem. Mamy powody do satysfakcji. Walczyliśmy o jego obalenie, wygraliśmy, a teraz nie chcemy, aby właśnie nasi koledzy z tego odcinali kupony w postaci bawienia się w piaskownicy z kośćmi Jaruzelskiego i Kiszczaka. Panie senatorze. No, ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że pamiętam doskonale, jak była tak zwana ta sytuacja w Bydgoszczy, bo byłem wtedy zaczynającym dziennikarzem tygodnika Solidarność w redakcji na Batorego 14. Czekaliśmy na te doniesienia, a jak wiesz, ta sytuacja była na tyle groźna, że było nie wiadomo, czy ten pierwszy historyczny numer tygodnika Solidarność w ogóle wyjdzie, który był na mocy porozumień uruchomiony. I to jako historyk i dziennikarz. Co robił mój kolega Sławny. Warto oglądać telewizję w Polsce. Tak. I to było 37 lat temu, więc to doskonale pamiętam. I to zdjęcie, które pan redaktor przed chwilą pokazał, ono też obiegło wówczas Polskę. I to zdjęcie rzeczywiście było wstrząsające i ta sytuacja była dramatyczna, ale to jest sytuacja. Natomiast ja bym wrócił teraz do tej ustawy, o której mówimy. Otóż po pierwsze, panowie, to nie jest ustawa degradacyjna. Degradować można kogoś do stopnia szeregowca albo do niższego stopnia. Tak się nazywa, bardzo przepraszam. To jest ustawa o pozbawieniu stopnia wojskowego. To jest szalona różnica, bo w polskim prawie nie można nikogo, znaczy nie można zdegradować. To jest po pierwsze. Po drugie, ta ustawa obejmuje z automatu 22 członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, a więc tych wszystkich, którzy brali udział w nielegalnym związku zbrojnym o charakterze przestępczym, bo taka była kwalifikacja prawna Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy mieli z tego tytułu pozostawione zarzuty i którzy byli sądzeni już w III Rzeczypospolitej z powodu różnych czynników, o których wiele by mówić, między innymi obstrukcji sądowej, nie doszło do skazania czy rozstrzygnięcia w tej sprawie wydania wyroku. I tylko tych 22
oficerów Ludowego Wojska Polskiego jest z automatu pozbawionych stopnia wojskowego. Natomiast w sytuacji pozostałych osób są to przypadki indywidualne, które będą rozstrzygane łącznie z trybem sądowym, a więc można się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i można w tej sprawie występować. Więc ta ustawa, zgadzam się z tymi, którzy mówią, że późno jest zrobiona, ale lepiej późno niż wcale, bo gdybyśmy przyjęli taką perspektywę, którą mój szanowny kolega z Senatu prezentuje, to byśmy mieli taką sytuację, że po prostu filozofia grubej kreski, czyli zapomnienia, amnezji, rozmycia odpowiedzialności za zbrodnie komunistyczne, za to, co się działo w okresie komunistycznym i nie odcięcia wyraźną cezurą polityczną, moralną i prawną PRL-u od Rzeczpospolitej, która odzyskała niepodległość, byłoby to działaniem na rzecz relatywizowania odpowiedzialności i rozmywania. I niestety z tego punktu widzenia ta satysfakcja, zgadzam się, że późno, ale nie było warunków politycznych, żeby wcześniej zaistniała, bo dominowała gruba kreska, niestety zostaje dokonana teraz. I w takiej sytuacji jesteśmy. Więc ja oczywiście, na mnie historia wydała wyrok, że musiałem się opowiedzieć po tej stronie, jak się okazuje, skutecznej, i głosowałem, wstrzymałem się od głosowania, mimo nacisków, żebym był przeciwny, wstrzymałem się, ale tylko z jednej powodu. Że właśnie mamy do czynienia z pewną zabawą historyczną, z pewnym nawet odcinaniem kuponów od tego, co się wydarzyło. Ale gdzie tu odcinanie kuponów? Odcinanie kuponów, rozumiem, że rewolucja się skończyła, jesteśmy zwycięzcami, również kolega Jackowski, bo jak słyszę, aktywnie, ale już teraz oczywiście nie ma potrzeby, żeby tą kartą grać. I teraz do czego? Dlaczego nie można grać? Kto wyrok wydał? Wyrok wydał na generałów, na WRON. Zwłaszcza na WRON, Trybunał Konstytucyjny, który uznał ich jako sprawców zamachu nie tylko na władzę, na porządek konstytucyjny, na obywateli, na prawa obywatelskie. Pana senatorze, to pan potwierdza tezy pana senatora Jana Maria Jackowskiego, bo przecież no to jest konsekwencja w takim razie. Nie, trzeba było wymyślić tam degradacji, słusznie, jak pan mówi, nie ma tutaj mój senator, tam jest denominacja, czyli pozbawienie tytułu. Pozbawienie stopnia wojskowego. Nazywają ją ustawę degradacyjną, ale rozumiem pana zastrzeżenie. Ale wniosłem nawet zastrzeżenia, żeby w tej ustawie twierdzić, że zapomniano o sowieckich marszałkach i generałach, którzy byli wówczas w naszej armii. Mówię Rokossowski, mówię Bordziłowski, mówię Popławski. Niektórzy mówią Berlin. Ale oni też mogą być pozbawieni. Mogą, ale nikt nie wie, jakie mieli oni obywatelstwo. Panie senatorze, pan wybaczy. Ale przepraszam bardzo, ale mieli stopnie. Rokossowski był marszałkiem Ludowego Wojska Polskiego. Ustawa jest dla obywateli polskich, a nie wiadomo, czy oni mieli. Ale on miał obywatelstwo polskie. Nie chcieliście tego. Nie chcieliście, bo uważacie, że wy macie monopol na dekomunizację. Każdy, kto się sprzeniewierzył, i działał, mógł być na przykład, mogły być takie sytuacje jak pułkownik Kukliński, który nominalnie pracował w strukturach wojskowych, ale okazał się bohaterem. Więc dlatego z automatu w tej ustawie nie ma. My nie znamy takich przypadków. Być może inni tacy cisi bohaterowie tamtego okresu byli. I dlatego, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, nie ma w tej ustawie zapisu automatycznego. Na przykład, że wszyscy żołnierze, którzy pracowali w strukturach wojskowego wywiadu, z automatu w okresie tam jakimś są pozbawiani. Wszyscy, którzy pracowali w wojskowej służbie wewnętrznej, w jakimś okresie są pozbawiani. Ale pozbawia wiadomo, że generał i minister i prezydent. Tu są działania indywidualne. Mogły być takie osoby. Słynny przykład, pluton egzekucyjny, który rozstrzelał Inkę. Nie wiem, czy panowie wiecie, ale było tak, że ci żołnierze, którzy byli w plutonie, specjalnie trafiali ponad tak, żeby nie zabić tej wspaniałej dziewczyny. Tak się wściekł ten podporucznik Sawicki, jego nazwisko, czy porucznik Sawicki, że osobiście z krótkiej broni zastrzelił Inkę. I my mówimy o takich sytuacjach, a nie od razu z automatu ten pluton egzekucyjny. Także ta ustawa moim zdaniem spełnia wszelkie znamiona tego, żeby nie
odpowiedzialność zbiorowa, co by było takim zarzutem oczywistym, że za samą przynależność, ona oczywiście wywołała zaniepokojenie wśród byłych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Część z nich po prostu sobie pracowała w strukturach wojskowych i się nie zeświliła. Ja dodam tylko jedno pytanie. Jest to personalizacja. Czy może nie jest tak, panie senatorze, że wy jako Platforma Obywatelska, popierając tą ustawę, pokazalibyście się z lepszej strony troszeczkę. Ale my nie gramy czy może kartą polityczną. Wy zwyczajnie nie tracicie, odcinając się od takich polskich spraw historycznych. Czy wy po prostu nie tracicie politycznie? Bo ja rozumiem też pana wybór z pana biografią. Nie wybór polityczny po prostu. Nie, wybór życiowy. Ponieważ ja już w 65 roku, jak miałem ile tam, 18 lat, powiedziałem nie komunie. I konsekwentnie do dziś to mówię i tu nawet uchylam się tego, że wstrzymałem się w tej ustawie IPN-owskiej byłem za. Ale nadal uważam, że zwłaszcza od kolegów powinniśmy oczekiwać kategorii etycznych. Przypomnijmy, co mówi ksiądz na pogrzebie. Wprawdzie ci komuniści nie byli grzebani z księdzem, choć tego dokładnie nie wiem, mogli być później, prawda? Ale mówi, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wiecznym, niech opokoją. Bóg niech ich rozsądzi. Myślę, że rozsądził. Myślę, że sprawiedliwie. I myślę, że ten trybunał ich pogrzebał, że byli grzebani w niesławie, jako ci, którzy naruszyli prawo, wprowadzili stan wojenny, ograniczyli prawa obywatelskie. Ale jak to w niesławie? No przepraszam bardzo. No w niesławie, orzekł ich jako zamachowców. Ty nie byłeś na pogrzebie Wojciecha Jaruzelskiego. Nie byłem. Ale najwyżsi przedstawiciele u państwa polskiego, wtedy Platforma rządziła, brali udział przy pogrzebowej, która była w katedrze wojskowej. To wywołało... Była wrzawa. Z tego wynika, że jednak ksiądz schował Jaruzelskiego. Panowie, proszę. Jeżeli się zgadzamy, a tu widzę, że możemy zbudować, że ten stan był po pierwsze nielegalny, nawet mówię o stanie wojny, z punktu widzenia PRL-owskiego. Po drugie, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego też była pozaprawna i był to związek przestępczy o charakterze zbrojnym. Po trzecie, jeżeli chodzi o Wojciecha Jaruzelskiego, czystki antysemickie z 60. lat, jego udział w wydarzeniach grudniowych 70. roku. Czechosłowacja. No, panie senatorze, To naprawdę to nie jest czepianie się człowieka, który po prostu w spokoju chciał przeżyć trudny okres historii Polski. To był funkcjonariusz wysunięty. Jego współpraca ze strukturami informacji wojskowej. Są dokumenty na ten temat. Z haniebnego okresu stalinowskiego. Ja tego nie neguję. Jego tego przegrał, typu działania. Przegrał swoje życie. Chciałbym zakończyć. I w tej chwili, gdyby niezależne państwo, niezawisłe państwo powiedziało w ten sposób, no trudno, stało się, my w ogóle o tym nie pamiętamy. Przynajmniej jest to odcięcie cezurą moralną, pozbawienie tego stopnia wojskowego. To nie jest, był w historii trzeci RP, no bo był prezydentem zaczynającym trzecią RP. Takie były ustalenia Okrągłego Stołu i to zostało zrealizowane. Nikt nie wymazuje z historii tego faktu, że był trzeci RP prezydentem, natomiast jest pozbawiony stopnia wojskowego, stopnia generalskiego. No. I to ma ten wymiar, powiedziałbym, moralny, Zanim oddam panu głos, znowu dwa argumenty. Po pierwsze, czy nie warto pokazać dzieciom w podręcznikach historii, jak było, także poprzez to strącenie epoletów? A z drugiej strony, co takiego się stało? Co takiego dojmującego stało się, poza oczywiście pozbawieniem tych ludzi honoru, którego już i tak nie mieli, bo byli przecież zbrodniarzami, jak trybunał ustaliliśmy. Więc co takiego poza tym honorowym gestem, którym jest strącenie owych epoletów, wydarzyło się, czego nie powinniśmy pokazywać naszym dzieciom w podręcznikach historii? Ale właśnie pan sobie też sobie stawia pytanie, czy wystarczy, czy to nie jest tylko gest, strącanie epoletów? Może coś, inną pracę trzeba wykonać, może jednak mówić o tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Więcej, namawiam tu kolegę, były ofiary stanu wojennego. Nie mówię o działaczach Solidarności, ani o sobie nie myślę w tej chwili, jakoś wyślizgałem się z tego, ale kupę ludzi nie dotarło do szpitala, zamknięto ich, bo naruszyli stan wojenny, bo z podsłuchów zostali zanotowani, rozmowy kontrolowane, prawda, etc., etc. Trzeba by pomyśleć nad rekompensatą jakąś dla tych ludzi. Ja się z tym zgadzam i nad tym pracujemy, natomiast faktem jest, że ta ocena, która została dokonana w tej ustawie,
moim zdaniem świadczy o tym, że państwo polskie wydobywa się, zdobywa atrybuty swojej niepodległości, gdyby to nie zostało zrobione. Przecież panie senatorze, żeśmy niedawno dekomunizowali przestrzeń publiczną z pomników, z ulic. Okazało się, że samo to się nie stało i nawet Platforma Obywatelska, która na ogół by sceptyczna była do tego rodzaju pomysłów, no więc właśnie, popierała to rozwiązanie, tak, przyznając pewną klęskę no filozofii grubej kreski, która przy założeniu, że miała służyć temu, jak mówił profesor Strzembo, że na przykład sądy same się oczyszczą, że sama przestrzeń publiczna się oczyści, no nie oczyściła się. Okazuje się, że państwo musi w tym zakresie podejmować działanie, żeby właśnie pokazać swoją niepodległość. Proszę państwa, musimy kończyć głosowania w Senacie. Panowie wpadli do nas jak po ogień, ale też cieszy, że tu nie było dużych różnic, że blisko było porozumienia w programie dotyczącym degradacji de facto generałów, degradacji członków WRON. To był program Bardzo Ważna Sprawa z udziałem pana senatora Jana Maria Jackowskiego i Jana Rulewskiego. Ja państwu już bardzo dziękuję.